Witam Państwa. Naszą sobotnio-niedzielną przygodę z hokejem na trawie rozpoczęliśmy wczoraj w Gąsawie meczami grupy A juniorek LKS Gąsawa RTS Lech Rypin oraz meczem pierwszej ligi hokeja na trawie sezon 2018-2019 meczem LKS Gąsawa MKS Środa Wielkopolska. A dziś z gnieźnieńskiego stadionu imieniem Alfonsa Flinika witam Państwa w niedzielę 28 kwietnia i zapraszam na mecz 15 kolejki pierwszej ligi hokeja na trawie sezon 2018-2019. Start 1954 Gniezno, LKS Gąsawa. LKS Gąsawa rozegrała dotychczas 13 meczy, zdobyła 15 punktów i bilans bramkowy gąsawskiej drużyny to 28 bramek zdobytych i 59 bramek straconych. Statystyka wyjazdowa LKS-u Gąsawa: rozegrał 7 spotkań, zdobył 9 punktów i bilans bramkowy to 16 bramek strzelonych i 29 bramek straconych. LKS Gąsawa zajmuje 7 miejsce w tabeli ligowej i gospodarz dzisiejszego meczu. Start 1954 Gniezno. Drużyna gnieźnieńska rozegrała 14 meczy, zdobyła 10 punktów i bilans bramkowy startu to 30 bramek strzelonych i 56 bramek straconych. I tutaj również też trochę statystyki przed własną publicznością. Start 1954 Gniezno wystąpił 6-krotnie. Drużyna zdobyła zaledwie 3 punkty i bilans bramkowy startu to 10 bramek zdobytych i 18 bramek straconych. Stad Gniezno zajmuje 9 miejsce w tabeli ligowej. Przypomnę tylko, że te drużyny spotkały się w rundzie jesiennej i wtedy LKS Gąsawa przegrała ze Startem Gniezno 1-4. Ja tradycyjnie zapraszam Państwa do oglądnięcia relacji z tego spotkania i życzę Wam wielu sportowych wzruszeń. Żółta, czarna koszulki, LKS Gąsawa, tradycyjne czerwono-czarne stroje z zawodników, gospodarzy, zawodników UKH 1954 Start Gniezno. Thank you.
Tarczosza Strzębowskiego zablokowane, ale dobitka już skuteczna i zespół LKS-u Gąsawa obejmuje prowadzenie. Derby Gniezna w drugiej lidze. A ostatni raz w 95 roku start grał w drugiej lidze. 26 lat po prostu. Pierwsza kwarta tego spotkania po 17,5 minuty. Mamy remis 1-1. Rozpoczyna się druga kwarta meczu Start 1954 Gniezno, LKS Gąsawa. Wynik remisowy, przypomnę. Bramkę strzelił Bartek Strzemkowski, dała ona prowadzenie. LKS-owi wyrównał Hubert Grotowski. Dobra,
kartką upomniany zostaje zawodnik drużyny gości Jakub Humeńczyk. Drugą bramkę dla Gąsawy strzela Bartosz Strzębowski. Arkadiusz Brożek strzelił wyrównującą bramkę dla startu Gniezno. Skuteczna interwencja Marcina Trzaskawki przy strzale Jerzego Wiśniewskiego. Jest
gratulacja za poprzednią akcję. Mikołaj Nowak zdobywa trzecią bramkę dla drużyny gości. Zakończyła się pierwsza połowa meczu. LKS Gąsawa wygrywa ze Startem 1954 Gniezno 4-2. W pierwszych 35 minutach zespół Startu przegrywa z LKS-em Gąsawa 2-4. Piątą bramkę dla LKS-u Gąsawa strzelił Albert Wrzesiński. Stan meczu 2-5. Riposta natychmiastowa. Odpowiedź gospodarzy. Trzeciego goła dla drużyny Gnieźnieńskiej zdobywa Hubert Grotowski. Ja stoję na takim...
uważaj. Ale no taki. Koniec, po meczu. Brawo, Małpa! Jest po markiem. Tak, tak. Szóstą bramkę dla LKS-u Gąsawa strzela Mikołaj Nowak. Stan meczu 3-6. Sam scenariusz z pomorkiem było 2-2, to jeszcze było wszystko i później popłynęło się już.
przyjęciu Łukasz Kurowski. Bo myślę, że jeszcze niedawno się byli trzeba drużyną. Przekąsić i na stole przyjdziemy. Zakończyło się spotkanie LKS Gąsawa. Start Gniezno. Zwyciężyła Gąsawa 3-7. Ja zapraszam Państwa na inne moje relacje z innych aren. Do zobaczenia i do usłyszenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.